czołem, graciarze i graciarki! Jesteśmy na złomie, czyli takim miejscu, gdzie każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Oczywiście z całymi samochodami jest trudniej, ale pogrzebać, poszukać każdy może. My przyjechaliśmy tutaj jeszcze z innego powodu, ponieważ złomowisko jest swego rodzaju wyznacznią tego, czy dany samochód jest już poszukiwanym klasykiem, czy nadal jest bardzo popularny i można go spotkać wszędzie. Dzisiejszym bohaterem, jak wiecie, jest Audi 80 B3. Takie Audi, które nie cieszy się zbytnią popularnością. A dlaczego? Spróbujemy w dalszej części odpowiedzieć. Dzisiaj pokażemy Wam, że na złomach tych samochodów już nie ma. Zastąpiły je B4, B5, B6 już nawet. Bo wiecie, w Polsce ludzie troszeczkę zmienili podejście do samochodów. To nie jest już jedno auto na całe życie. Zmieniamy auta co kilka lat, niekiedy wręcz płacimy za ich wynajem, a na złom oddajemy coraz to nowsze samochody. Chociaż patrząc na to, co tutaj stoi dookoła, mam wrażenie, że w tym miejscu czas się zatrzymał, bo oprócz nowoczesnych samochodów, których są całe góry, naliczyłem tutaj kilkanaście dużych Fiatów, Polonezów, 5 Nys, 8 Żuków. A jak tam na Waszych złomowiskach? Czy macie takie ulubione złomowiska w Waszej okolicy, gdzie można znaleźć takie fajne auta? Jeśli chodzi o Audi serii B, no to tutaj mamy B4, kultowy silnik 1.9 TDI. Obok mamy B5. Zobaczcie, B5 kiedyś była, pamiętam, w Autoświecie do wygrania. Jak tylko Autoświat się pojawił na rynku, mieliśmy auto 1. No, taki spadek z tego, co robił Autobild. Wtedy to auto w 1995 roku zostało wybrane samochodem roku czytelników Autoświata, Autobilda i całej rodziny Axel Springer. W Polsce te auta były bardzo popularne, ale czas mija i znalezienie A4, czy to B4, czy B5 na złomowisku to jest codzienność. I kolejny Audi 80 B4. Stan blacharsko jest zupełnie nieźle, natomiast wszędzie zmatowiony lakier, widać, że on stał w jakichś krzakach. Generalnie niestety tych aut się nie szanowało i one nie stanowiły atrakcyjnej bazy do zabawy. Audi w przeciwieństwie do BMW i do Mercedesa miało przedni napęd, praktycznie te same silniki co w Volkswagenie, to wiecie, to fajnie się tym jeździ, ale tu nie ma tego, co było w BMW, tego tylnego napędu. To było auto, które służyło do wygodnej jazdy, które się nie za bardzo psuło i pewien wyznacznik jest taki, że tych aut tutaj troszeczkę jest. Jego miejsce, można powiedzieć, zajęły Audi A4 i tu jakbyśmy się przeszli, pokazalibyśmy Wam kilka egzemplarzy, które wyglądają bardzo zdrowo, bardzo fajnie i można by się zastanawiać, co one tutaj robią. Co robią? Po prostu znudziły się właścicielom, a sprzedaż ich jest troszeczkę bez sensu, bo mało kto chce kupować taki samochód, a już na pewno nie kolekcjonerzy. Dlatego jeżeli my szukamy jakiegoś fajnego Audi, to na pewno nie może to być ani takie, ani nowsze. Cofamy się do poprzedniego modelu. B3 nie ma, B4 jeszcze powolutku występują, B5 jest zatrzęsienie. Zatem to, czego jest najmniej, szukamy. Zatem jedziemy jeszcze bardziej na wschód po naszą wymarzoną B3. Wymarzoną w cudzysłowie, bo chłopaki się śmieją, że B3 to żaden youngtimer. I wprost ze złomu na Lubelszczyźnie, gdzie oglądaliśmy piękną kolekcję Audi 80, Audi A4. Jesteśmy w tej chwili w okolicach Chełma, również Lubelszczyzna i jedziemy do Artura. Artur ma Audi B3, 1.6 turbo diesel, bardzo ciekawy samochód. Lubelszczyzna to jedno z wielu takich miejsc w Polsce, gdzie dominującą marką na drogach jest Audi i Volkswagen, dlatego nie dziwi, że te auta tutaj jeżdżą. Idziemy zobaczyć, jak wygląda te Audi, które być może trafi do naszego muzeum. Chodźcie ze mną. Samochód już widzę. Piękne Audi. Widzę też Artura. Witaj, Arturze. Dzień dobry, witam. To jest to słynne Audi, o którym rozmawialiśmy od kilku dni. Tak, to jest to Audi. Całe życie na Lubelszczyźnie. Całe życie to chyba nie, bo ono było sprowadzone z Niemiec. Ale w naszej rodzinie jest 18 lat, 17 lat miał go mój teść, a po jego śmierci rok jest u mnie, ale przez ten rok to ja nim może przejechałem z 200 km. Częściej w nim siedziały chyba myszy niż ja.
Audi 80 swego czasu to było marzenie Polaków. Podejrzewam, że też w pewnym stopniu zrealizował swoje marzenie. Myślę, że tak. Wcześniej przed Audi jeździł maluchem. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Audi 80 wystąpiło jako główne auto inżyniera Karwowskiego w serialu 40-latek, 20 lat później. Wcześniej jeździł maluchem, czyli twój teść to był taki 40-latek, można by powiedzieć. No tak, miejscowy tutaj z Lubelszczyzny. Jak się teściowi jeździło? Bardzo dobrze. On zawsze powtarzał, że na przykład chwalił się tym, że ten samochód, mimo że już ma swoje lata i ten silnik tam troszkę tych kilometrów przejechał, chociaż na liczniku ma 307 chyba, to na przykład, że nie bierze oleju. I jak to możliwe, stare auto niby, ale nie bierze oleju, a nowe auta i trzeba dolewać oleju. On zawsze mówił, że ten auto nie bierze oleju. Zawsze był z niego zadowolony, chociaż trochę go nie zaniedbał. Minimalnie. Ale ja myślę, że to też wynika w pewnym momencie z wieku, że już człowiek nie ma siły i nie ma ochoty. No tak, też. A nie chwalił go za zużycie paliwa, bo... Nie, to ten samochód pali kropelkę. Ale generalnie auto ma duży zbiornik paliwa, 70 litrów, przy zużyciu w granicach 5-6 litrów w trasie to... Myślę, że mniej. Mniej? Tak. Ile? 4-5? Myślę, że tak, spokojnie. No to 4-5 litrów to można przejechać grubo ponad 1000 km. Wygląda dosyć zdrowo. Jeżeli chodzi o lakier, na większości wygląda tak, jakby był tym od początku. Natomiast tylny błotnik chyba był robiony, tak. Bo ta farba się zlasowała, ona odeszła. Ale to jest to tak naprawdę. Poprzedni właściciel, może jak był sprowadzony, to był tam uderzony albo, no nie wiem, ale to Heniek świętej pamięci tego nie robił. To już jest, to od początku tak było, że ten błotnik przez takie zagięcie widać, że on nie jest tak jakby fabryczny, jest coś tam było przy tym robione. Ale poza tym myślę, że jest w całości. Ale to były też takie czasy, że łatwiej było sprowadzić na pewno taniej samochód, który był lekko uderzony. W Niemczech już wtedy roboczo godzina była wysoka w porównaniu z tym, co było w Polsce, więc my najchętniej sprowadzaliśmy te samochody albo lekko uderzone, albo na tak zwane składaki, czyli jedną lawetą jechało nadwozie, na drugiej jeździło podwozie silnik, ale i tak ludzie kochali te samochody właśnie za zużycie paliwa. Polacy zawsze kochali diesle. Myślę, że wynika to z tego, że w czasach słusznie minionych benzyna była reglamentowana, była na kartki, a ropa raz, że była tańsza, to była bez ograniczeń, a dodatkowo można ją było kupić z tak zwanych oszczędności, bo te wszystkie służbowe wielkie ciężarówki, one zawsze paliły na papierze dużo więcej niż w rzeczywistości. Dobrze, zatem zobaczmy, jak odpala Audi diesel, które ma ponad 300 tysięcy przebiegu i 34 lata. Ja wyłączę go, bo wiecie, trochę zagłusza to, co mówię. Pod maską wszystko wygląda, oprócz tego, że silnik jest naprawdę suchutki, to wszystko tutaj jest bardzo dużo dostępu. To jest to, co w tych samochodach mi zawsze imponowało, w tych starszych konstrukcjach. Przy niezbyt wielkich silnikach, że tu wszędzie jest dużo miejsca, wszystko można zrobić. Przed chwileczką zrobiliśmy taką naradę, bo prawie w całej kolekcji muzeum nie ma prawie niczego z dieslem, ale okazuje się, że mamy. I to będzie najmniejszy diesel w naszej kolekcji, bo to jest 1.6. 1.7 ma Visa, 1.8 ma C15, a 1.9 ma Polonez. Więc, i jeszcze jest, zapomniałem o 1.8 Artura Corolli, która też stoi sobie dzielnie na wystawie. No i to jest właśnie to, że tych diesli mamy niewiele i tak naprawdę nie mamy zbyt wielkiego doświadczenia, czy diesel w ogóle pasuje do klasycznego samochodu. Pomijam już te wszystkie strefy transportu, gdzie diesle się tłumi, mówi, że nie wolno, że one niszczą wszystko. Moim zdaniem samochód, który został wyprodukowany 34 lata temu, pali tylko 4 litry ropy, to on naprawdę jest ekologiczny, bo teść, który jeździł nim troszeczkę, bardzo mało emitował tych wszystkich substancji, które mogą emitować dzisiejsze wielkie SUV-y jeżdżące po centrach miast. No tak, ale tym się do centrum miast nie wiedzie, a SUV-ym wielkim, nowym tak. No, ale to jest temat na kolejną naszą rozmowę. Ja wyznaję jednak, koledzy, co mnie znają, to wiedzą o tym, że ja mówię, że diesel jest dobry w ciągnikach rolniczych, ewentualnie w ciężarówkach, ale ciężarówki też gazują.
Nie, diesle są bardzo dobre, na przykład do agregatów prądotwórczych. Dobra, silnik wiemy, że jest pancerny, że nie każdy miłośnik starej motoryzacji go polubi. Na mnie ogromne wrażenie robi to skórzane wnętrze i ta skóra taka niemiecka. Ja wiem, że niektórzy uwielbiają włoską skórę, tylko że włoska skóra po 5-8 latach już jest taka mocno przechodzona, a te auto ma 34 lata, trochę osób na nich jeździło, zwłaszcza na fotelu kierowcy i poza tym, że jeden szef puścił, to ono wygląda bardzo dobrze. Tak jak w starych Mercedesach troszeczkę. Pozostałe fotele to naprawdę są ok. To był czas, kiedy samochody robiono nie na 5, nie na 10 lat, tylko po to, żeby służyły jak najdłużej. To było pierwsze Audi w tym segmencie, które miało dwustronnie cynkowaną blachę i to się przekłada na to, że one tak długo wytrzymują w Polsce na tych naszych solonych drogach i one dają radę i jak silnik da radę, blacha daje radę, to nie dziwmy się, że po 34 latach te auta jeszcze spotykamy i mało kto patrzy na nie jak na zabytkowe, bo to jest typowy wół roboczy. No tak, dzisiaj to raczej jeszcze nie jest klasyk, ale wszystko przed Audi. Takie Audi do niedawno kojarzyło mi się z samochodami ekip, samochodami, które wytrzymują wszystko i są na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, gdzie są katowane do granic możliwości, a tu trafiamy na egzemplarz, który dużo przejechał, a mimo wszystko nie sprawia wrażenia takiego zarżniętego, zamęczonego do końca i to najbardziej mi się podoba w tym samochodzie. Tutaj z tyłu wszystko wygląda ładnie, zdrowo, z wyjątkiem tego błotnika, o którym mówiliśmy. Tak, coś było robione kiedyś. Moim zdaniem bardzo fajny kawałek samochodu. Myślę, że będzie miał bardzo dobrą emeryturę u nas. Trochę go dopieścimy i pokażemy Wam, jak wyglądały w Polsce samochody, o których marzyliśmy, o których marzyli nasi rodzice, bo myślę, że to bardzo ważne, aby wiedzieć, że wtedy nie marzyliśmy o Porsche czy o Ferrari, bo to były takie odległe marzenia, a to było takie codzienne, zwykłe auto, ale zapewniające przede wszystkim bezawaryjność i tanie użytkowanie. To Arturze, jesteś już zdecydowany? Tak, jestem zdecydowany. Też nim jeździł 17 lat, u mnie rok przestał, mało nim jeździłem. I tak sobie pomyślałem tu jeszcze raz o konsultacjach z żoną, z małżatą, córką, że jeżeli Muzeum Skarb Narodu chciałoby wziąć ten samochód, bo to niemieckie Audi, to z przyjemnością bym go przekazał, darował, żeby ktoś później, i ja też, mógł go zobaczyć odremontowanego, żeby błyszczał, bo ja mu tego załatwić jednak nie mogę. Nie dam rady. My zrobimy, obiecuję, wszystko co w naszej mocy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to ten tylny błotnik i myślę, że to jest taka pierwsza ważna rzecz, którą powinniśmy zrobić. Zatrzymać proces rdzewienia, bo tam było naprawiane i to widać i w tym miejscu poleciał. A reszta wydaje mi się, że porządny detailing i moim zdaniem to auto będzie fajnie wyglądało. A w tym wypadku wydaje mi się, że nie obędzie się bez lakierowania tylnego błotnika i maski, a reszta postaramy się, żeby została w takim stanie, jak jest, bo on nie wygląda źle. Fajna baza. To jeszcze raz dziękuję, Arturze. My ruszamy, bo mamy jeszcze kawałek drogi dzisiaj do Warszawy. Także ruszamy i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Magia szklanego ekranu i jesteśmy już w Modlinie. Nie wiem, czy to kwestia tych szybkich dróg, czy tego, że pędziliśmy, żeby obejrzeć dokładnie ten samochód. Po drodze uzupełniliśmy braki. Powiem wprost, nie dało się patrzeć na ten samochód, na te brzydkie czarne felgi. Oryginalne kołpaki okazało się, że można kupić za 50 zł i to był pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Ale spójrzcie, czy on nie wygląda od razu dużo lepiej, tak bardziej dostojnie. Skoro jest kompletne, obejrzyjmy je teraz w pełnej krasie i powiem Wam, że to co zrobiło Audi, czyli dwustronne cynkowanie blach, zrobiło robotę. Dzięki temu te Audi wyglądają naprawdę dobrze. Rdza wychodzi tylko w tych miejscach, które noszą ślady napraw, czyli gdzieś, gdzie ktoś przytarł, gdzie ta warstwa ocynku została zdjęta, ale to jest normalne. Tam, gdzie nadwozie nie było ruszane przez blacharzy, ono wszędzie jest ładne. Ten lakier może jest troszeczkę zmatowiony, ale wiecie, damy radę go pewnie spolerować. Natomiast to, co zachwyca, to to, że on jest wszędzie, poza tylnym błotnikiem, w oryginalnym lakierze. Spacerowaliśmy z miernikiem i rzeczywiście tylko tylny lewy błotnik był naprawiany, co zresztą widać i tam na dole
też tej rdzy troszeczkę jest. Samochód w jednych rękach przez 18 lat i widać efekt. Ja jestem zdania, że w momencie, kiedy jedna osoba dba o samochód, wie, że on nie jest na dzisiaj, na chwilę, tylko na dłużej, wszystkie naprawy wykonuje na czas, całą kosmetykę, mycie i to wszystko jest takie, jakby to był członek rodziny, bo się o niego po prostu dba. Takie jest właśnie nastawienie osób, które dawno temu jeździły samochodami w Polsce, bo wtedy samochód był właśnie członkiem rodziny i szanowano go tak, jakby miał starczyć do końca życia. Najbardziej w kość dostała maska. Widać to dokładnie po tych wszystkich miejscach, gdzie uderzyły kamienie. Wokół jeszcze jest warstwa ocynku, a tu w środku, tam gdzie najostrzejszy kawałek kamienia uderzył, już pojawia się rdza. Na szczęście to jest jeszcze do uratowania. Może uda nam się znaleźć maskę, choć wydaje mi się to wątpliwe. Natomiast pomalowanie tego elementu z odpowiednim cieniowaniem spowoduje, że auto będzie wyglądało naprawdę fajnie i tak elegancko. Zderzak. Nie wiem, jakie są Wasze teorie, natomiast ja uważam, że bardzo dobrze do takich napraw nadaje się opalarka, taka zwykła opalarka, ponieważ ona tą zewnętrzną, tą najbardziej utlenioną warstwę, ona się wtedy miesza z tym, co jest pod spodem i wygląda wtedy to bardzo świeżo. A pod maską, która jest może poobijana trochę, mamy przebój Volkswagena tamtych lat. No, Volkswagena i Audi. 1.6 i dumna nazwa Turbo Diesel. Turbo diesel i uwaga, 70 koni. A były jeszcze zwykłe Audi z wolno sącym, bez żadnego turbo i wtedy było 54 konie. Moment, 54 konie to tyle, co miała dolnozaworowa Warszawa. Wystarczało. W tamtych czasach, jeżeli ktoś decydował się na samochód z silnikiem wysokoprężnym, wiedział, że on nie będzie przyspieszał, że on będzie bardzo powolny, będzie powoli nabierał tej prędkości, ale jak już nabierze te 90, 120, czyli takie prędkości, jakimi jeździmy poza obszarem zabudowanym, to wiedział jedno, będzie palił 4-5 litrów i właśnie dlatego je robiono. Były oczywiście mocniejsze warianty. Co prawda w Audi to było najmocniejsze, ale w tym czasie był jeszcze Volkswagen Passat, którym można było zamówić ten silnik z mocniejszym turbo, takim większym troszeczkę i miał wtedy już 80 koni. 80? Moim zdaniem zupełnie przyzwoita wartość, zwłaszcza, że późniejsze 1.9, nasze kultowe, ukochane silniki 1.9 TDI z Volkswagena i Audi miały 90 koni i one były wkładane do wszystkiego, nawet do małych ciężarówek. Najbardziej klasyczna pompa do diesla, taka, która pod dużym ciśnieniem wtłacza do cylindrów taką rosę dieslową i dzięki temu ten samochód naprawdę fajnie jeździ. Jedyna rzecz, która mnie tutaj, nie powiem, że martwi, ale to jest pompa wtryskowa Boscha. Ja znam się na pompach wtryskowych Boscha i wiem, do czego prowadzi, jeżeli nie będzie się jej odpowiednio serwisowało, jeżeli nie będzie nawilżana, czyli ona nie może pracować na sucho. Ciekawą rzeczą przede wszystkim jest to, że silnik jest wzdłużnie, ale ten silnik, wiecie co by z nim było fajnego? Ten silnik, co prawda bez turbo, trafiał do dużych Fiatów i miał wtedy te 54 konie nie za dużo, ale duże Fiaty były bardzo poszukiwane. Ja już wielokrotnie mówiłem, dlaczego w PRL-u poszukiwano silników wysokoprężnych do samochodów. A gdyby, bo tu jest miejsce, podejrzewam, że w dużym Fiacie też by się zmieściło włożenie takiej mocniejszej turbiny, takiej, która by dawała 80 koń, wyobrażacie sobie, jakby taki duży Fiat fajnie jeździł z 80-konnym turbodieslem? Możemy sobie pomarzyć. Dobra, dość marzeń, zajrzyjmy do realnego wnętrza, które wygląda naprawdę imponująco. Ponad 300 tysięcy, jeden właściciel, który bardzo często jeździł sam. No i efekt widać, fotel kierowcy ma delikatne przetarcie, no takie delikatne to ono nie jest, bo aż do trawy morskiej, która tutaj pod spodem jest i pęknięcie. Ale na 300 kilka tysięcy kilometrów to uważam, że to i tak nie jest źle. Ja oglądałem wiele samochodów, które miało 100-200 tysięcy przebiegu i wyglądały dużo gorzej. Rzeczą, którą bardzo lubię i bardzo szanuję w niemieckich samochodach, to jest skóra. Ja wiem, że powiecie, że włoska skóra, francuska skóra, ona jest taka delikatna. Włoska
tutaj by była cała pomarszczona, zniszczona. A niemiecka skóra, czy to w Audi, czy to w Mercedesie, czy BMW, ona zupełnie inaczej się starzeje. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że ona nabiera szlachetności, poza takimi elementami, które tutaj są rozdarte. Cała tapicerka jest niemal w idealnym stanie, oczywiście poza fotelem kierowcy. Tutaj te mikropęknięcia może nadają nawet jej trochę szlachetności. Uważam, że odpowiednie płyny i konserwacja tych foteli sprawią, że one znowu nabiorą tego swojego blasku. Kolejna rzecz, obszyta skórą kierownica, ona jest taka też delikatnie wytarta, ale nie ma tych przetarć, ona nigdzie nie jest zniszczona, ona jest po prostu spatynowana i ta skóra nabrała szlachetności, tak jak w samochodach klasy premium. Powiecie, że Audi jest premium? No właśnie, o tym za chwileczkę opowiem, bo wtedy jeszcze nie było to za bardzo premium. Rzecz, która się rzuca w oczy i powiecie, 90 rok, a samochód nie ma regulacji wysokości kierownicy. Polonez miał już w 78. Moi drodzy, ja nie wiem jak, ale ja po prostu wsiadam do tego samochodu i w ogóle nie muszę szukać innej pozycji kierownicy, bo ona jest po prostu w optymalnym miejscu. Nie wiem, może gdybym był malutki albo dużo, dużo większy, ale wydaje mi się, że ta pozycja jest dokładnie taka, jaka powinna być. Rzeczą, która wymaga troszeczkę przyzwyczajenia, ale przyznaję po czasie, jest to bardzo wygodne rozwiązanie, są manetki wokół kierownicy. Zobaczcie. Tutaj włączamy awaryjne, a tu włączamy światła. Niby prosta rzecz, bo można byłoby oczywiście zrobić w klasycznym miejscu, ale tu wszystko robimy bez odrywania rąk od kierownicy. Możemy wszystko zrobić dokładnie tak i to jest bardzo fajne rozwiązanie. To są rzeczy, które używamy może rzadko, ale mamy do nich szybki, błyskawiczny dostęp. Audi później oczywiście zrezygnowało z tego rozwiązania. Poszło do klasycznego, tak jak we wszystkich innych samochodach. A szkoda, bo to były elementy, które wyróżniały ten samochód. Rzeczą, która mnie ujęła, było pokrętło do regulacji lusterek. Zastanawiałem się, no jak ono jest okrągłe. Dopiero potem zobaczyłem, że ono ma dwa pokrętła. Jedno jest niżej, jest większe, drugie jest trochę wyżej, jest jednej średnicy. I o co chodzi? Jedno reguluje w osi X, drugie w osi Y. I to jest bardzo wygodne. W naszych Polonezach, innych samochodach są joysticki, ale te joysticki często jest tak, że one regulujemy, a lusterko sobie dokładnie idzie w zupełnie inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Natomiast tutaj możemy to zrobić bardzo precyzyjnie i to mi się bardzo podoba. Audi chciało konkurować z najlepszymi niemieckimi firmami, czyli z Mercedesem i BMW. Stąd wszędzie skóra jest pięknie wykończona. Gdzie nie włożymy rękę, czy to schowek, czy to tu, czy to na boku, wszędzie jest miękko, delikatnie, tak jak było w dewizie Mercedesa, żeby było delikatnie, miękko. Czy BMW i Mercedes były konkurentami wtedy dla Audi? Moim zdaniem to był czas, kiedy jednak Audi dojeżdżało do nich, próbowało, ale to jeszcze nie był ten moment. Najlepiej świadczą o tym ceny dzisiaj, bo jeżeli weźmiemy Mercedesa 190 czy BMW E30, to ceny tych samochodów ładnych to jest 20-30 tysięcy. Takie Audi, moim zdaniem, gdybyśmy znaleźli piękne, ja niedawno nawet szukałem przy okazji tego modelu, znalazłem wersję Quattro, Sedan i ona kosztowała 10 tysięcy. Patrzyłem na zdjęcia, wszystko wyglądało ładnie, kurczę, gdyby to była E30 z napędem X, to przecież wszyscy by się zabijali, ona kosztowałaby 30-40 tysięcy. Skąd się bierze taka dysproporcja? Przecież Audi, BMW, Mercedes, dzisiaj te marki traktujemy na jednym poziomie jako wyznacznik klasy premium, a wtedy Audi chciało być premium, ale jeszcze nie do końca się udawało. To był czas, kiedy ludzie postrzegali Audi jako taki lepiej wyposażony Volkswagen, no i niestety tak było, bo wiele rozwiązań były te same silniki, te same pewne elementy zawieszenia. Płyta podłogowa w dużej części była bardzo podobna. A Mercedes? Mercedes po prostu był Mercedesem, nie musiał nikogo udawać. BMW było bardzo podobnie. Jeśli chodzi o miejsce na tylnej kanapie, to nie jest już tak różowo, tak ładnie. No, jest czarno, smutno. Ukształtowanie tej kanapy sprawia, że wpadamy, ale te plecy, no, powiem Wam, one są zbyt pionowe. To, że jest bardzo pionowe tylne oparcie i tutaj siedzimy, przekłada się na to, że prawie dotykamy sufitu i tego miejsca nie jest dużo. Ja mam 1,80 m wzrostu i mam wrażenie, że jak byłbym 3 cm wyższy, to już byłoby mi bardzo niewygodnie. Zintegrowane tylne zagłówki tak średnio chronią, moim zdaniem, kręgosłup w razie jakiegokolwiek uderzenia. Warto powiedzieć, czemu tylna kanapa jest tak pionowa.
Z tyłu, za kanapą, bezpośrednio znajduje się zbiornik paliwa. Ten zbiornik paliwa ma 70 litrów. Bardzo pokaźny wynik. Ale aby zmieścić duży zbiornik paliwa, aby zmieścić jeszcze do bagażnika z tyłu odpowiednią ilość bagażu, to trzeba troszeczkę odebrać tej przestrzeni właśnie z kabiny pasażerskiej i zrobić bardziej pionowe fotele. Moim zdaniem w większości samochodów, w których jeździłem, te tylne fotele są dużo bardziej takie rozłożyste, tak się wygodniej siedzi, wygodniej wpada. Tu jest twardo. Ja wiem, że niektórzy lubią miękko, niektórzy lubią twardo, ale przez to, że tu jest tak pionowo, czujemy, że to miejsce jest tak jakby tylko na chwilę, tak jakbyśmy nie mieli tędy dłużej jechać. A przecież te Audi służyły nie tylko do jazdy na krótkie trasy po mieście. Jesteśmy z tyłu samochodu. Mogę Wam jedną bardzo fajną rzecz pokazać. Wprowadziliśmy do sklepiku coś, co jest magnesem, co jest identyczne z wlepą, ale ma jedną zaletę. Można go przykleić sobie na dowolnym samochodzie i uwaga, sprawdzać, bo to jest magnes, ile jest szpachli. Tutaj kilka samochodów testowaliśmy i do niektórych po prostu nie chciało się przyczepiać. Tu na szczęście jest blacha, zajrzyjcie do sklepiku, a my wracamy do Audi i tego, co tutaj jest w bagażniku. Fajne rozwiązanie, w lampie wycięty otwór, żeby nacisnąć i otwieramy. I uwaga, co tutaj mamy? Tylna klapa otwiera się z fragmentem lamp, z tablicą rejestracyjną, dzięki czemu bardzo niska krawędź załadunku. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Nisko, fajnie. Mały otwór i tak sobie patrzę. Może trzeba było tą szybę krótszą zrobić, a może trzeba było zrobić liftbacka, troszeczkę tak jak w Polonezie. Gdyby jednak lampy zostawały na dole, to byśmy w ogóle nie dostali się do tylnej części. Bagażnik byłby nieosiągalny. Koło oparte z boku, tu bardzo głęboki bagażnik, ale tutaj przez ten zbiornik paliwa niestety nie mamy możliwości złożenia tylnej kanapy, nie możemy przewieźć żadnych dłuższych przedmiotów. Nie było też wersji kombi. Dopiero zmodernizowanie i wprowadzenie modelu Audi 80 B4 sprawiło, że zmieniono z tyłu konstrukcję podłogi. Zbiornik paliwa poszedł na dół, dzięki czemu można było i składać fotele, i można było uzyskać wersję kombi. I to było dużo lepsze rozwiązanie. A skoro mówimy o jeździe, no to jazda. Jedziemy, powiem Wam o wrażeniach z jazdy. Procedura odpalania diesla. Przekręcamy stacyjkę i patrzymy, jak świeci się świeca żarowa, kontrolka świec żarowych, i w przypadku takiego Audi trwa to ładnych kilka sekund. Przez ten czas mogę powiedzieć, że polubiłem się z tym Audi i przyzwyczaiłem się do tego pomarańczowego światła, ale za to jak zgaśnie, pali na widok kluczyka. Ruszamy i trzeba dać troszeczkę więcej gazu, trzeba się przyzwyczaić do tego. Ja pierwsze kroki, jak wsiadłem do tego samochodu, miałem wrażenie, że on jest strasznie powolny, że on w ogóle nie chce jeździć. Natomiast po dłuższej chwili, zobaczcie, on już ma 50 na godzinę, to chwila, moment, on bardzo dynamicznie przyspiesza. I mimo pozornych tylko 70 koni, ja mam wrażenie, że tamte konie mają inną moc, i to, że samochód miał tylko jednego właściciela, który o niego dbał przez 18 lat, ma znaczenie, bo on wie, że trzeba co jakiś czas pewne elementy zmieniać, że części mają swoją trwałość i w zawieszeniu nic nie puka, nic nie stuka. Hamulce bardzo dobrze hamują, nie ściąga przy hamowaniu. Jedyną rzeczą, którą mam wrażenie, że ta kierownica jest odrobinę przekoszona podczas jazdy, ale nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że w momencie, kiedy pojedziemy na jakąś korektę, to wyjdzie, że może było coś robione w zawieszeniu. Rzecz, do której też trzeba się przyzwyczaić, że ten silnik nie lubi bardzo niskich obrotów. Nie da się jeździć na trójce przy bardzo małej prędkości, czy przez czwórce, nie daj Boże. To auto potrzebuje momentu, a ten moment bierze od dołu i on wtedy naprawdę chętnie przyspiesza, chętnie wkręca się w obroty. Osiągnęliśmy te 50 km na godzinę i robimy nasz słynny test. 81 dB to była największa wartość, która pojawiła się w trakcie pomiaru. 81 dB na razie jest liderem, jeżeli chodzi o nasze pomiary. Mówimy diesel, małe spalanie. Poprzedniemu właścicielowi udało się zejść między 4 a 5 litrów. Ja powiem, ja nie mam tak lekkiej nogi,
moja noga jest trochę cięższa i w trasie przyjeździe autostradą tak do 120 km na godzinę 5-5,5 litra to jest taka wartość, którą osiągałem. Natomiast jeżdżąc po mieście na takich niezbyt długich dystansach typu 15-20 km, no to spalanie wzrosło do jakichś 6,2 litra, co też uważam za bardzo fajny wynik, biorąc pod uwagę, że mamy kawał samochodu, który nie jest zawali drogą, jeździ dosyć prężnie i uważam, że takie zużycie paliwa zasługuje na nagrodę. No i nagrodą dla takiego auta w tamtych czasach było przede wszystkim uznanie, bo każdy chciał mieć diesla. Z jednej strony wiele osób miało dostęp do ropy, a z drugiej strony ta perspektywa, że ropa była tańsza i tej ropy zużywał połowę tego, co silnik z napędem benzynowym. I rzecz, która jest dla mnie cudowna w autach z lat 80., 90., szyberdach, taki na korbkę idealny. Ja wiem, że trzeba trochę kręcić korbotronikiem, ale za to się nigdy nie popsuje. Nie trzeba włączać stacyjki, żeby otworzyć. I dla osoby, która jest wrażliwa na klimatyzację, która nie lubi takiego bardzo zimna, taka dziura w dachu sprawiająca, że to powietrze zupełnie inaczej cyrkuluje po wnętrzu auta, jest cudowne. Ja kocham samochody z szyberdachem i uważam, że szyberdach jest jednym z lepszych wynalazków, jakie dotyczą samochodu. Uważam nawet, że jest fajniejszy od kabrioletu. Pewnie Artur się nie zgodzi. Nie zgadzam się. Ja też się nie zgadzam. Cieszę ale się. Jest fajnie. Ale cieszę się, że potrafimy znaleźć inne rzeczy, na które patrzymy w bardzo podobny sposób. Na przykład to, gdzie jedziemy teraz i myślę, że każdy z Was lubi tamten samochód. Zwłaszcza Artur. Już się uśmiecha, bo wie, o czym będzie za chwilę. O BMW? Nie. Ale byłeś bliski, tylny napęd. Strzelaj dalej. To ja już nie wiem. Ja też nie. To zaraz zobaczycie. Zdziwienie, Audi i taki maluch, ale to są właśnie marzenia Polaków i my właśnie chcemy Wam to pokazywać. O tym, że Polacy marzyli o maluchu w latach 70., 80. wie każdy. Taki maluch był bohaterem filmu 40-latek. Inżynier Karwowski właśnie jeździł czerwonym maluchem. W tamtych czasach, kiedy maluch wchodził do produkcji, to było coś, o czym marzyliśmy, o czym marzyli nasi rodzice, nasi dziadkowie. A to było dużo później. Co łączy te dwa cuda techniki? Oprócz takiej rzeczy, która jest encyklopedyczna, czyli lata produkcji 72 do 2000. Tak, oba te auta były dokładnie w tym czasie produkowane. Maluch od 72, w Polsce od 73 do 2000. Przez ten czas miał niezliczoną ilość modyfikacji i kilka znaczących faz, czyli ST, FL i potem Elegant. Jeżeli chodzi o Audi, powiecie, że jak to do 2000? Przecież weszła A4, B5. Moi kochani, Audi w wersji Cabrio produkowano do roku 2000. Po drodze oczywiście Audi też miało dużo modyfikacji. Oprócz liftingów, można by powiedzieć, między B3 a B4 były też bardzo duże zmiany między B2 a B3. Ale oba te auta były dokładnie w tym samym momencie produkowane. Inżynier Karwowski i serial 40-latek. Jerzy Gruza, moim zdaniem to był wtedy jego najlepszy serial, pokazujący trochę w krzywym zwierciadle codzienność życia w PRL. I taki maluch był cudownym samochodem, marzeniem każdego z nas. Jerzy Gruza nakręcił drugą część, 40-latek, 20 lat później. Wiadomo, analogia oczywista. I Stefan Karwowski, już jako, można powiedzieć, taki mocno postawiony biznesmen, który żył w Polsce lat 90., jeździł właśnie Audi 80 B3 z silnikiem 1.6 turbo diesel, czyli dokładnie takim samochodem. Pracując często na planie filmowym, wiemy, jak ważny jest dobór auta dla bohaterów, którzy grają w tym filmie. I tutaj Audi, podejrzewam, nie było przypadkowym samochodem. W Polsce samochód jest wyznacznikiem pewnego statusu społecznego. Dlatego zdecydowano się na wybór właśnie Audi. Mimo że wtedy, kiedy kręcono 40-latka 20 lat później, czyli 92 rok, były produkowane maluchy, były produkowane polonezy. Autor scenariusza chciał, aby inżynier Karwowski jeździł autem, które będzie się wyróżniało. Samochodem, który będzie budził zazdrość na parkingu
i pokazywało, że inżynier Karwowski do czegoś w życiu doszedł, bo maluchy, polonezy były bardzo popularne, ale takie Audi, no co prawda on jeździł szarym, to było coś takiego szczególnego, coś za czym się oglądaliśmy. Nie wiem czy wy, ale ja jako chłopiec zawsze zaglądałem tak, wiecie, tu było 130, a tam było 220, a były jeszcze szybsze Audi i szybsze samochody. Takie Audi to było coś. Audi, BMW i Mercedes. Czy chcecie takiego porównania? Z chęcią je zrobimy. I jedna taka mała uwaga. Audi, mówiłem o tym, że kiedyś było pożądane na parkingach, wszyscy się patrzyli i było warte wielokrotnie tyle co maluch, dziesięciokrotnie. Czasy się zmieniły i dzisiaj właśnie taki maluch jest uznawany za prawdziwego cukiereczka, jeżeli tylko odwiedzi jakiś parking, jeżeli tylko gdzieś stoi, wszyscy robią mu zdjęcia. Bo dzisiaj taki maluch jest nawet dziesięciokrotnie więcej wart niż takie Audi. Nasze emocje, nasze wspomnienia, sentyment to jest rzecz, którą trudno wycenić. Dlatego ludzie bardzo często na tym żerują i wystawiają maluchy za 15-20 tysięcy. Audi 2-3, więc dziesięciokrotna różnica. Czemu nie? W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję Arturowi i jego rodzinie za to, że podzielili się marzeniami jego rodziny. Bo to, że trafiło Audi, to jest jedno, ale z nim trafia cała historia marzeń i tego, jak takie auta wyglądały kiedyś. Dzięki niemu zobaczycie takie zestawienie i wiele, wiele innych, bo muzeum żyje i tych aut będzie coraz więcej. Ja na dzisiaj wam bardzo dziękuję i odjeżdżam kochanym maluszkiem. Tym sobie jeszcze pojeżdżę, ale jadę teraz pooglądać świat z okna malucha, tak jak inżynier Karwowski. Do zobaczenia. Pamiętajcie, graty dają radę. Inżynier Karwowski miał taki patyk w razie czego, żeby odjechać.